Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na pierwszych naszych zajęciach w ramach Domu Kultury, nasze pierwsze epidemiczne koronawirusowe zajęcia. Moja propozycja jest następująca. Ponieważ zgodnie z wymogami sanepidu musimy zachować dystans, będziemy się uczyli prowadzenia w dystansie, w różnych tańcach kolejnych, co tydzień inny taniec. W dystansie odczytujemy ruchy partnera, to jest rola partnerek, jego gesty, jego pracę ciała i na tej podstawie poruszamy się my. Jest to dla nas sygnał, co mamy wykonać i jak mamy wykonać. Partnerki muszą być bardzo skoncentrowane, a panowie bardzo wyraziste prowadzenie. Spróbujmy. Zaczniemy od walca angielskiego. Panowie, rozpoczynacie nogą prawą do przodu, ale wizualizacja. Macie przed sobą partnerkę, którą oczywiście obejmujecie prawą dłonią. Lewa podana partnerce uchwyt dłoni partnerki. Palce prawej ręki skierowane lekko w dół. Wyobrażamy sobie, że tu jest nasza partnerka. Jej gabaryty w trakcie tańca się nie zmieniają, więc ani jej nie przyciągamy, ani nie odpuszczamy. Cały czas ta sama odległość, bo jest to ta sama partnerka. Na razie krok podstawowy. Panowie, prawą nogą do przodu. Poruszamy się razem z partnerką. Partnerka musi patrzeć do góry na partnera, więc nie wie, co się dzieje z naszymi nogami. Dlatego bardzo ważnym jest, żeby ruch rozpoczynał tułów. A więc idziemy. Wtedy jednocześnie partnerka się przesuwa. Raz. Do przodu krok. Przy kroku do boku. Pamiętamy, że nie jest to krok samej nogi, bo dla partnerki to jest zero przesunięcia, tylko całym ciałem w bok. Dwa. Krok trzy. Tułów pozostaje w miejscu. Jest to tylko złączenie nogi i przeniesienie ciężaru ciała. Mamy wolną nogę lewą, która idzie do tyłu z przesunięciem tułowia i obu rąk. Raz. Do boku jest to przesunięcie całego ciała. Dwa. Na trzy. Całe ciało pozostaje w miejscu. Łączymy tylko nogę i przenosimy ciężar ciała. Idziemy z partnerką. W przód, w bok, złącz. W tył, w bok, złącz. Prawa, dwa, trzy, lewa, dwa, trzy. Prawa noga do przodu, dwa, trzy, lewa, dwa, trzy. Do przodu idziemy tak, jak chodzimy po ulicy, czyli od pięty. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Partnerka ma kroki identyczne, tylko zaczyna od drugiej części, czyli od lewej nogi w tył, ale nie może wykonać niczego, żadnego kroku, żadnej pracy ciała bez sygnału partnera. Kroki dla partnerki. Zaczyna od lewej nogi. Partner idzie, partnerka jeszcze opiera się o ramię partnera i podaje prawą rękę do dłoni partnera. Oczywiście wykonujemy to w dystansie. Kiedy widzimy, że partner przysuwa się do nas, lewą nogą ruszamy do tyłu. Tak jak on. Raz. Teraz tak jak partner i wtedy, kiedy partner, do boku. Dwa. W tej chwili przy trzecim kroku jest tylko przeniesienie ciężaru ciała. Nie ma przesunięcia ciała. Trzy. Czekamy na partnera. Partner idzie do tyłu, to my za nim do przodu. Raz. Czekamy, co on dalej wykona. Mamy nogę wolną, lewą. Czekamy, co z tą lewą nogą zrobić. Idzie do boku, to my dwa. I dalej tylko przeniesienie ciężaru ciała. Miłe panie, ważne jest, abyście pilnowały, kiedy partner rusza, jak długi krok wykonuje i w którym kierunku. Te trzy rzeczy musicie cały czas kontrolować. Czekamy na partnera i spróbujmy w parze. Proszę Państwa, to samo z partnerem. Partnerka jest
lustrzanym odbiciem partnera. Mam przed sobą lustro i patrzę, co partner mi zaproponuje. Czekam. Partner proponuje mi trzymanie. Podał mi swoją prawe ramię swoje i podał mi swoją lewą dłoń. Czekam, co dalej. Proszę bardzo. Dokładnie wykonujemy to, co partner ani sekundy wcześniej, bo może się okazać, że on wykona coś innego. Zwykły krok podstawowy na razie, więc jest to bezpieczne. Jak będziemy mieli więcej figur, a będzie to dzisiaj, to wtedy będzie już bardzo trudne i od partnerek będzie wymagało cierpliwości i czujności. Spróbujemy to samo wykonać z muzyką. Kiedy ćwiczymy bez muzyki, partner decyduje o prędkości wykonania poszczególnych kroków. Było to troszeczkę łatwiej, bo przynajmniej na dwie rzeczy tylko musiałyśmy zwracać uwagę, na kierunki i na długość kroków. A teraz będzie ciut trudniej. Wykonamy obrót w prawo zwykłym krokiem podstawowym. Partner, tak jak było, prawa noga do przodu, lewa w bok, złącz, lewa w tył, w bok, złącz. Ponieważ mamy wykonać obrót w prawo, to prawe ramię cofa się do tyłu w kroku drugim. Więc w przód, minimalnie w bok i łączymy. Lewa w tył, minimalnie prawo się obracamy w bok i łączymy. Prawa w przód. Raz. Minimalny skręt w prawo, noga w bok. Złącz. Lewa w tył. Raz. Minimalny skręt w prawo, w bok. I złącz. Dlaczego minimalny? Raz, dwa, trzy. Dlatego, że tańczymy w domu. Gdybyśmy byli na dużym parkiecie, to oczywiście możemy wykonać duże kroki. Nie ma problemu. Ale ponieważ tańczymy w domu, jest mało miejsca, na dodatek musimy zachować dystans, to małe kroki. Jedna uwaga jeszcze do panów. Spróbujmy panowie ułatwić partnerce życie i po kroku w tył, krok do boku zrobić rzeczywiście bardzo mały. A więc prawa w przód, w bok w małym skręcie w prawo i złącz. Lewa w tył. I tu im mniejszy krok do boku, tym lepiej. Bok, złącz. W przód, lekki skręt w prawo, w bok, złącz. W tył, lekki skręt w prawo, ale malutki kroczek, bo partnerka będzie nas obchodziła dookoła. Bok, złącz. My obchodzimy partnerkę, partnerka nas obchodzi. Nie zapominamy o trzymaniu. Prawą ręką obejmujemy partnerkę, lewą podajemy dłoń, partnerka wirtualnie układa nam ją na naszej dłoni i ruszamy. W przód, w bok, złącz, w tył, skracamy krok w bok, złącz, w przód, w bok, złącz, w tył, mały kroczek w bok, złącz. Cały czas prawe ramię ciągnie nas leciutko w tył. Raz, dwa, trzy. U partnerki ma mieć zakodowany krok podstawowy. Rozpoczynamy go lewą nogą do tyłu. W tył, w bok, złącz. W przód, w bok, złącz. W tył, w bok, złącz. W przód, w bok, złącz. I teraz.
wstawia. Raz, patrzymy, że partner skręcił się, więc my też lekko w bok, skręcamy się w prawo, złącz. Partner idzie do tyłu, my do przodu. Raz, patrzymy, że partner skręca się lekko w prawo, więc my razem za nim krok w bok, wykonujemy w małym obrocie w prawo i łączymy. Raz idzie na nas partner, do boku skręca się w prawo, to my też bok. Złącz i na partnera w bok i złącz. Poproszę, spróbujmy w parze. Co mi partner zaproponuje? Pewnie trzymanie, tak jest. Tak, jedna ręka, druga. I próbujemy obrót w prawo, zobaczymy. Raz, partner poszedł w bok, to ja też proszę. Partner poszedł i okręcił się lekko w prawo, to ja też. Tak, czekam na niego. Z każdym krokiem czekam, dopiero po nim wykonuję krok. I odpadłam od partnera, proszę. Raz, tak, raz, czekam na partnera, bo już wiem, jak to jest niebezpieczne, jak się nie poczeka. Raz i spróbujmy z muzyką może. Proszę bardzo, żeby panie były czujne i czekały z muzyką. Mamy wirusa, niestety w okolicy, więc musimy zachować odległość, a przy okazji pokazać partnerowi, że czekamy z każdym ruchem na niego. Nic same. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz łączymy. Krok podstawowy bez obrotu z krokiem podstawowym w obrocie w prawo. Od partnera zależy, którą figurę i ile razy wykona. Partnerki czujne. Co mi partner zaproponuje? Trzymanie. Proszę bardzo. Raz, dwa i czekam. Partner mi proponuje krok podstawowy, to ja go wykonuję. Zobaczymy ile razy. Nic wcześniej niż partner. Tak, pilnuję kątów obrotu, żeby nie wyjść poza parę i pilnuję, czy one w ogóle są. Świetnie, dziękuję, spróbujemy za chwilę z muzyką. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na dzisiaj to będzie koniec lekcji. Zapraszam następnym razem za tydzień o tej samej porze. Chciałabym, żeby to już nie była korona lekcja,
ale jeśli będzie, bo niestety na to się zanosi, to dalej w dystansie, ale za to czujnie i z dużą uwagą na partnera, partnerkę, po to, żebyśmy nie tylko w tańcu się rozumieli. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za tydzień.